Dzień dobry, moi drodzy, a w zasadzie dobry wieczór. Witam Was w moim kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że coś uda mi się nagrać z naszego wyjazdu. Jesteśmy już w górach. Cały dzień już praktycznie tu byliśmy. Dojechaliśmy tak koło 11, ale nie miałam czasu ani nawet ochoty nagrywać. Powiem Wam, że całkiem fajnie spędzaliśmy czas w gronie rodzinnym i nie było nawet kiedy, dlatego teraz włączyłam kamerkę, żeby się z Wami przywitać. Mam nadzieję, że jutro uda mi się coś nagrać. No troszkę jestem zawiedziona, bo jednak przed świętami nie wszystko funkcjonuje tak jak w ferie. Saneczki są pozamykane, dużo rzeczy jest pozamykanych. Ja zawsze myślałam, że w górach to sezon jest cały rok, a tu taka dupa blada, więc troszkę Kundzia jest zawiedziona, no ale zobaczymy. Zobaczymy jutro. Mam nadzieję, że jutro będzie piękniejszy dzień, będzie mniej listo, będzie widać góry i będzie można się napałać widokiem. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zobaczcie, mamy 8 rano nawet, no 8. 8 rano i tyle śniegu dopadało. Drzewa pięknie oblepione śniegiem. Oczywiście w tle pełno prac. Gór nie widać, jak widzicie, tu powinno być widać góry, ale gór niestety nie widać. Ale mimo wszystko jest pięknie, jest atmosfera. No i Kundzia na tle śniegu. W sweterku oczywiście świątecznym. Idziemy zaraz całą śniadanką. Jak? A ty jesteś niemilu. Idziemy na Giewont. Będziemy się wspinać po tych łańcuchach. No, mówię, że idziemy na Giewont. Ale jest tak ładnie. Śniegu nasypało dookoła. Mega. Zobaczcie. Idziemy sobie w góry, a tu ktoś takiego bałwana zbudował. Nie Patita, nie, tylko po prostu sobie robi selfiaka z bałwanem. A to musiałby mi zrobić zdjęcie. Czyli w nocy było picie. Celibację tutaj robi. No ale dziś jest zupełnie inaczej. Przejrzyście, naprawdę bardzo ładnie. Szkoda, że tu u góry gór nie widać. Ale jest ładnie. Patrzcie tutaj, jak podjeżdża pod górę i czyści tą skocznię. Masakra. Ja się bałam. Tu nie ma miejsca na poszkarnięcie. Sobcia będzie zjeżdżał na jabłuszku. Dupa będzie mokra? Nie jedzie. Za mała górka jest. No jedziesz. Jedziesz. No, okazało się, że jednego wędrownika żeśmy zgubili. Ty, można zgubić się normalnie. I nikt nie zauważy. Idzie Renia? To dzieci czeka, można zgubić tak. Kurna, idziemy. A my tak sobie idziemy. No, Patita zjeżdża. Nie, Patka, nie daje rady. Za mała stromość. Oj, dziennika, uważaj, nie poślizgnij się. Zobacz, ciocia Renata się zgubiła. Zobaczcie, jak pięknie. Nie widać całych gór, ale pięknie. Miałem pojechać! Ej, myślałem, że pojadę! Ale to zdurniałe jest! Nie
Mikola, dawaj te jabłuszko. Dawaj jabłuszko, tacie. Zobaczcie, nasz szlak prowadzi przez to drzewo. Sapciu, przechodź! Pierwszy po tym drzewie. No weź, proszę cię! O, Marko, schodzisz? Jak w dywidendzie. Gdzie? Ja ci dam... Nie zachwyca cię widok? No właśnie, jestem taka trochę rozczarowana. No bo nie widzisz Tatr. Już kawałeczek. Nikolka już zmęczona, ale naprawdę idziemy już pod górę. Szybka woda leci, zobacz. No. I tak Nikolka jest bardzo dzielna. Już dochodzimy, Niuniu, do wodospadu. Ponad godzinę żeśmy tu szli, żeby takie widoki oglądać. No nie wiem, czy było warto, choć przechadzka fajna. I było całkiem przyjemnie. Sapcio znowu kombinuje, zjeżdża. Uhu! Do samej rzeki! Do samej rzeki! Nika, wyhamuj! Ale mówię wam, jak tu jest pięknie i przyjemnie. Jest tak ciepło, zacisznie. Drzewa oblepione śniegiem. Zobaczcie, jaka Biedronka w Zakopanem. No niesamowite. No, tu taka Biedronka w stylu góralskim, a tu z tyłu blok. Patka odważna wlazła do alpak. Ja to bym nie weszła, ja to bym się bała. Bo się folii daje. Wszystko mu zjadła. Thank you.